Artur zaskoczył wyznaniem w finale Rolnik szuka żony. Uczestnik 10 edycji show nawet nie udawał, że rozstanie z Sarą jakkolwiek go poruszyło i przyznał wprost, że zamierza wkrótce ruszyć na łowy. Nawet Marta Manowska nie kryła swojego zaskoczenia postawą rolnika, wielki finał 10. Edycji Rolnik szuka żony dostarczył widzom wielu emocji. Niewątpliwie największym zaskoczeniem okazało się rozstanie Artura i Sary, uwielbianej przez widzów pary. Choć Sara nie ukrywała, że w dalszym ciągu są w niej uczucia do Artura, to jednak rolnik wprost przyznał, że dla niego to już zamknięty temat. Co więcej, zamierza wkrótce zacząć już rozglądanie się na kolejną, potencjalną kandydatką na jego dziewczynę, bo jak sam przyznał, zainteresowanie jego osobą jest ogromne. Sprawdźcie szczegóły. Rolnik szuka żony 10, Artur nie rozpacza po rozstaniu z Sarą. Wkrótce chce wyruszyć na łowy. Rozstanie Artura i Sary z Rolnik szuka żony 10 to prawdziwy szok dla widzów. Wszystko przez to, że ta para od początku budziła w fanach show ciepłe emocje i niemal wszyscy byli pewni, że w finale programu będziemy świadkami romantycznych wyznań i gestów u tej dwójki. Tymczasem relacja Artura i Sary to już przeszłość, ale Rolnik przyznaje wprost, że nie zamierza nad tym rozpaczać. To jednak nie koniec zaskakujących wyznań Artura w finale Rolnik szuka żony 10. Gdy Marta Manowska zapytała rolnika, na jakim etapie życia jest teraz, jeśli chodzi o wchodzenie w nowe relacje, on nie ukrywał, że zainteresowanie jego osobą jest naprawdę duże i gdy tylko będzie miał czas, to od razu ruszy na łowy.